wzbudzający skrajne emocje, zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. Czy znacie drugie takie krzesło, na którym siadając można w tak krótkim czasie zarobić ćwierć miliona złotych? W naszej grze zasady są proste i nieubłagane. Wygrywają tylko ci, którzy mówią prawdę. Jeżeli więc chcecie zobaczyć, kto kłamie, a kto mówi prawdę, zostańcie z nami na moment. Moment prawdy. Kiedy człowiek kłamie, cały jego organizm reaguje, próbując zataić prawdę. Zmiany, które zachodzą w organizmie, rejestruje to urządzenie. Poligraf. Powszechnie nazywane wykrywaczem kłamstw. Przed programem każdy z uczestników zostaje podpięty do takiego urządzenia, a następnie zadajemy mu pytania na temat jego życia. Za chwilę uczestnik usłyszy te same pytania, z tą różnicą, że będzie ich tylko 21. Jeżeli na wszystkie odpowie zgodnie z prawdą, zabierze ze sobą ćwierć miliona złotych. Poznajmy kolejnego uczestnika naszej gry. Krzysztof Kokoszka to 60-letni właściciel firmy handlowej z Sopotu. Ojciec dwójki dzieci i dziadek dla dwóch wnuczek. Uważa, że zna receptę na udany związek, bo sam jest żonaty od 36 lat. Przed programem poddaliśmy Krzysztofa badaniu wykrywaczem kłamstw. Dzięki analizie reakcji jego organizmu zarejestrowanych podczas badania wiemy, kiedy skłamał, a kiedy odpowiedział zgodnie z prawdą. Krzysztofowi zadaliśmy ponad 100 pytań, z których do programu wybraliśmy 21. Powitajmy osobę, która wyruszyła w podróż na spotkanie ze swoją szczerością. Krzysztof Kokoszek. Trudno było się dostać do programu, znaleźć się w tym miejscu? Nie trudno. Co zdecydowało o tym, że zdecydowałeś się tutaj? Bardzo mi się podobał ten program. Oglądałem amerykański i zdecydowałem się, że wyślę SMS-a. No i bardzo. Tylko amerykański oglądałeś? Nie, teraz jeszcze hiszpański oglądałem. A polskie? Ale... Polskie, to przede wszystkim polskie, ale najbardziej mi się amerykański podobał. No właśnie, czym się różnią te programy, czym się różnią ludzie? Ludzie są otwarci, bardziej spontaniczni niż Polacy. Amerykanie, tak? Tak, no, po prostu robią sobie show z tego, bo to ma być show. Mówią więcej? Mówią więcej, czują się luźniej. A jak się czujesz? Ja bardzo dobrze. W czasie badania na wykrywaczu kłamstw też było spokojniej? No tak. Czy to jest to stresujące? Nie, tak, to jest stresujące. Bardziej rozmowa bezpośrednia. Jest o wiele lepsze. Mm-hmm. Przypomnę, jak program wygląda. Program składa się z 6 etapów. W pierwszym etapie 6 pytań. Jeśli odpowiesz szczerze, wygrywasz 5000 zł. Potem 5 pytań, 4, 3, 2, 1. Rośnie stawka. 5000, 15, 30, 75, 125 i 250 tysięcy złotych. W każdym momencie po wygraniu pierwszej stawki 5000 zł możesz się wycofać przed zadaniem przeze mnie pytania. Tak. Więc jeśli będziesz miał dosyć, mówisz, okej, to wystarczy. I w tym momencie kończymy grę, zabierasz pieniądze. Razem z tobą w studiu twoi goście, bliscy, poznajmy się. Longina żona. Marek szwagier. Piotr bratanek. To co, zaczynamy? Bardzo proszę. Pierwszy etap, 6 pytań do wygrania 5000 zł. Z Longiną jesteście długoletnim małżeństwem, prawda? No, bardzo długim. Ile? 36 lat. Wow, piękny wynik, poproszę o brawa. Jaka jest recepta na dobry związek? Na dobre małżeństwo? Miłość. A tak dokładniej? I jeszcze raz miłość. No, a charaktery, a upodobania, a mnóstwo... Idzie się zawsze dopasować, ale miłość to jest najważniejsza rzecz. Pytanie pierwsze.
Czy uważasz, że mężczyźni są mądrzejsi od kobiet? Czy uważasz, że mieszkańcy Afryki pracują uczciwie tylko wtedy, gdy stoi się nad nimi z batem? Czy kiedykolwiek podczas pracy w banku przywłaszczyłaś sobie pieniądze, które do ciebie nie należały? Czy kiedykolwiek uprawiałaś seks w zamian za korzyści materialne? Pytanie pierwsze. Czy uważasz, że mężczyźni są mądrzejsi od kobiet? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Zdaje się, że tylko panowie klaszczą. Skąd takie przekonanie? No, takie mam przekonanie. No, no nie wiem, ale wynika z doświadczeń życiowych? Z doświadczeń życiowych, tak. Z uprzedzeń? Nie z uprzedzeń, z doświadczeń życiowych. Jaka jest recepta na udane małżeństwo z kimś, kto uważa, że jest mądrzejszy od ciebie? Wyrozumiałość i tolerancja, to jest przede wszystkim. Dobra odpowiedź. No i oczywiście miłość. Czym się zajmujesz w tej chwili? Przedsiębiorstwem handlowym. Mhm. Przez całe życie zajmowałeś? Tak. A trochę bliżej, jakbyś opowiedział. No, sklepy, potem eksport, import, Rosja, Afryka, takie przedsiębiorstwa. Mhm. Teraz już zwalniam obraty, bo już na emeryturę się wybieram niedługo. Pytanie drugie. Czy kiedykolwiek zaryzykowałeś finansowe bezpieczeństwo swojej rodziny, by zrealizować swoje plany biznesowe? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Tak trzeba było? W tej chwili zrobiłbyś tak samo, czy uważasz, że to było głupie? Oczywiście, że to było głupie. Lata doświadczeń już mnie nauczyło czegoś innego. Mm-hmm. Ale wtedy byłem młody. Tak. A co to była za sytuacja? No miałem taką, no to w Afryce było, miałem plantację orzeszków ziemnych, tam były problemy ze wspólnikami, musiałem się zastawić. Ale to dawna historia, jakoś z tego wyszedłem. Wszystko poszło pod zastaw? Nie, no jakoś sobie poradziłem, w połowie odzyskałem, w połowie. No to całe szczęście. Pytanie trzecie. Czy w wigilijny wieczór zaprosiłbyś do stołu bezdomnego, który zapukałby do twoich drzwi? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Tym większe brawa, że twoja odpowiedź została potwierdzona na wykrywaczu kłamstw. Zawsze starasz się być wrażliwy na drugiego człowieka? Tak, zawsze. Pytanie czwarte. Czy prowadząc interesy w Afryce płaciłeś czarnym pracownikom tyle, ile zapłaciłbyś białemu na tym samym stanowisku? Nie. Ta odpowiedź to prawda. Czy kolor skóry ma znaczenie w stosunku do tego, jak wykonuje się swoją pracę? Nie, no nie ma znaczenia, ale tam inne stawki w Afryce obowiązują, inne w Europie. Czy to jest w porządku? Nie, ale na tyle płaciłem, że oni to mieli ponad. Tak, ale gdyby biały człowiek wykonywał tę samą pracę, dostałby więcej, tak? No oczywiście. Dlaczego oczywiście? Dlatego, że no, byli ze mną ludzie, którzy byli specjalistami, no i musiałem mi więcej płacić, biali ludzie. Pytanie piąte. Czy uważasz, że mieszkańcy Afryki pracują uczciwie tylko wtedy, gdy stoi się nad nimi z batem? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Jakoś bez braw tym razem. No.
Dla ciebie pracowali uczciwie? Nie. Bat był potrzebny? Tak. W przenośni czy... Przenośni, no zupełnie przenośni. Mhm. A jak to się w praktyce odbywało? W praktyce to było, że plantacji mi spalili, także no to może dlatego mam taki żal. Mhm. Czy jesteś uprzedzony rasowo? Nie. Pytanie szóste. Czy zrezygnowałbyś z ważnego zabiegu, gdyby miał go przeprowadzić czarnoskóry lekarz? Nie. Ta odpowiedź to... Prawda. Prawda. Czy to znaczy, że czarnoskórzy lekarze są inni niż pracownicy plantacji? Czy... No, człowiek wykształcony, chirurg, no, nawet mi operował parę lat temu w Anglii. Stał ktoś nad nim z batem? No nie, no człowiek wykształcony, profesor. No, żart. Ale naprawdę zakończyliśmy pierwszy etap. Odpowiedziałeś szczerze na 6 pytań, wygrałeś 5000 zł. Kolejna runda to 5 pytań. Jeśli powiesz prawdę, wygrasz 15000 zł. Rozumiem, że gramy. Tak. Na tym etapie chyba nie ma jeszcze większych problemów. Longino, czy Krzysztof nie tylko jest twoim mężem, również twoim przyjacielem? Oczywiście. Pytanie 7. Tak. Czy masz żal do swojej żony Longiny, że niewystarczająco cię wspierała, kiedy nie szło ci w interesach? Nie. Ta odpowiedź to... Kłamstwo. Ależ historię. Coś takiego. No też jestem zaskoczony. Ale widocznie gdzieś tam głęboko, tak wykazały nasze badania, analizy wariografu. Gdzieś tam głęboko pewnie żal tkwił, którego sobie być może nawet nie uświadomiłeś. Tak to bywa z naszą psychiką. Przykro. Co zrobić? Dziękuję. Dzięki. Dziękuję za pracę. Coś takiego. Byłam tą odpowiedzią bardzo zaskoczona, ponieważ uważam, jeżeli się prowadzi różne interesy i one nie wychodzą tak, jakby się chciało, to wiadomo, że są różne niesnaski w rodzinie. Także nie zawsze było tak wesoło i nie zawsze po prostu męża wspierałam. Wydawało mi się, że takie odczucie mam przy tym pytaniu ostatnim, że zawsze mnie żona wspierała. Okazało się, że nie. Kiedy człowiek kłamie, jego oddech staje się szybszy, przyspiesza tętno, podnosi się ciśnienie krwi. Zmiany reakcji organizmu rejestruje urządzenie powszechnie zwane wykrywaczem kłamstw. Przed programem każdy z uczestników zostaje podpięty do takiego urządzenia, a następnie zadajemy mu pytania na temat jego życia. Za chwilę uczestnik usłyszy te same pytania, z tą różnicą, że będzie ich tylko 21. Jeżeli na wszystkie odpowie zgodnie z prawdą, zabierze ze sobą 250 000 zł. Poznajmy naszego kolejnego uczestnika. Dorota Michalak-Chorbacz ma 39 lat. Mieszka w Lubaniu, gdzie prowadzi 2 sklepy z odzieżą. Ma 5 dzieci. 2 z małżeństwa zakończonego separacją i 3 z obecnego związku. Dorota podczas badania z użyciem wykrywacza kłamstw odpowiedziała na ponad 100 pytań. Po analizie reakcji zarejestrowanych podczas badania wiemy, kiedy mówiła prawdę, a kiedy kłamała. W programie znów odpowie na 21 pytań. Poznajmy osobę, która zdecydowała się mówić o sobie całą prawdę. Dorota Michalak-Chorbacz. Jak sama poczucie? Nie ukrywam, że się bardzo denerwuję, ale bardzo się cieszę, że mogłam tutaj być. A kiedy stres jest, czy był większy? Teraz,
Czy w czasie badania na wykrywaczu kłamstw? Teraz, zdecydowanie teraz. A nie wierzę w to, że wtedy nie było? To znaczy też był, ale nie tak wielki jak tutaj. Czy po raz pierwszy byłaś badana na wykrywaczu kłamstw? Pierwszy raz, tak. Powiedz, jak sądzisz, czy będziesz miała odwagę odpowiedzieć na wszystkie pytania? To znaczy, ja samo to, że przyjechałam do tego programu, to już świadczy o tym, że chcę być prawdomówna. Masz świadomość tego, że słuchają cię, widzą, nie tylko twoi najbliżsi i publiczność w studiu, ale również parę milionów osób? Tak, no oczywiście. Ale cóż, Dorota, sama tego chciałaś. Oczywiście. No właśnie, z tobą są bliscy, poznajmy ich. Sebastian Wachoń, obecny partner Doroty, ojciec trójki dzieci. Ja się nazywam Danuta Nieckarz, jestem wieloletnią przyjaciółką Dorotki. Dobry wieczór, ja mam na imię Izabela Rawlik, przyjechałam też z Lubania i jestem w zasadzie przyjaciółką z lat dziecinnych Doroty. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Ten etap składa się z 6 pytań. Jeśli powiesz prawdę, na wszystkie te pytania odpowiesz prawdziwie, wygrasz 5000 zł. Zaczynamy? Tak. Pytanie pierwsze. Czy znasz nazwisko obecnego premiera Polski? Nie. Ta odpowiedź to prawda. Dobrze, czyli generalnie polityka cię nie interesuje? Nie. To nie jest ważne. Dobrze, w takim razie nie będę cię pytał o nazwisko prezydenta Polski. Dobrze, i Stanów dziękuję. Zjednoczonych. A propos Stanów Zjednoczonych, wiesz? To znaczy pan Czarny. Okej. Okay. Dobrze, następne pytanie będzie dotyczyć twojej wiary. Czy chcesz je usłyszeć? Tak. Pytanie drugie. Czy wierzysz, że widok bociana w locie może wróżyć ciążę? Tak. Ta odpowiedź to prawda. To ile tych bocianów widziałaś w swoim życiu? Dużo. A takich konkretnych? To znaczy wierzę w to. Jeżeli nie ciążę, to na pewno to jest oznaka roku szczęśliwego. To jest bardzo ważne. Jeżeli pierwszy raz na wiosnę zobaczymy bociana właśnie lecącego, będzie to dla nas bardzo dobry rok. I to jest pewne. Gorzej jak jest siedzący, a nie daj Boże leżący. Ile masz dzieci? 5. Powiedz, za każdym razem widziałaś bociana? Tak. W locie. Przed tobą kolejne, 3 pytanie. Zanim przejdziemy do tego pytania, 5 dzieci, tak, to z jednej strony wielka radość, z drugiej dużo obowiązków. Jest dużo, zwłaszcza właśnie z dwójką małych dzieci, 1,5 roku Dorian i 8 miesięcy Samuel. I to jest, między nimi jest 10 miesięcy różnicy, także jest bardzo ciężko, bo no jest dajesz ciężko. Sobie z tym wszystkim radę? To znaczy, Sebastian mi bardzo dużo pomaga, bardzo, on w sumie jest mamą. Nawet właśnie Dorianek mówi na niego mama, nie na mnie, tylko na niego mówi mama. Pytanie trzecie. Czy więcej czasu spędzasz dbając o własny wygląd niż o porządek w domu? Tak. Ta odpowiedź to prawda. Sebastian, to teraz pytanie do ciebie. Czy wolisz, żeby Dorota ładnie wyglądała, czy żeby w domu był porządek? Wolę taka, jaka jest, czyli dba o siebie i dba również o nas chociaż. Super. Za co najbardziej lubisz Dorotę?
za to, że jest bardzo odważna i że postawiła całe swoje życie na mnie. A co ci się w niej najbardziej podoba? Cała jest ładna. Pytanie czwarte. Czy to prawda, że nie nosisz stanika, bo sprawia ci przyjemność, kiedy mężczyźni przyglądają się twoim piersiom? Tak. Ta odpowiedź to... Już nie poprawiaj się, to nic nie zmieni. Prawda. Dzisiaj wyjątkowo, odświętnie jestem ubrana. Sebastian, wiedziałeś o tym? Tak. W porządku. To znaczy mi to nie pasuje, ale... Dlaczego ci nie pasuje? No, jestem facetem, jestem zazdrosny. Główna nagroda w naszym programie to 250 tysięcy, ćwierć miliona złotych. Ile chciałabyś wygrać? To znaczy nie myślałam w ten sposób, to nie myślę. Nie będę kłamać, że nie chciałabym wygrać, bo to jest oczywiste. Ale jest taka kwota, o której marzysz? No myślę, że 75 to już by było maksymalnie. I co byś zrobiła z tymi pieniędzmi? Kupiłabym mieszkanie. To jest najważniejsze. A w tej chwili gdzie mieszkać? To znaczy, a możemy przerwać, bo tak ciężko pan zapytał. Tak, oczywiście. Czy nie chcesz o tym w ogóle mówić? To znaczy, jest mi ciężko, bo jest to moje mieszkanie, na które zapracowałam, ale po prostu prawnie jest zapisane na moich rodziców. Rozumiem. Pytanie piąte. Czy kiedykolwiek podczas pracy w banku przywłaszczyłaś sobie pieniądze, które do ciebie nie należały? Nie. Ta odpowiedź to... Prawda. A nie było takiej pokusy? Nie. Pieniądze, absolutnie nigdy nie. W tej chwili nie pracujesz już w banku. Jesteś właścicielką dwóch sklepów. Tak. Przed zadaniem następnego pytania mam przypomnienie, informacje dla was. Na razie pytania nie są trudne, mogą być trudniejsze. Jeśli będzie takie pytanie, na które odpowiedzi nie chcecie usłyszeć, trzeba wstać, podejść i przycisnąć ten przycisk. Ten przycisk anuluje pytanie, nie ma odpowiedzi. W miejsce tego pytania będzie inne, wcale to nie znaczy, że będzie łatwiejsze. Może być takie samo albo trudniejsze. Ten przycisk można użyć tylko raz w czasie całego programu. No to wracajmy do tych interesów. Interesy idą dobrze? Dobrze, dobrze. Pytanie szóste. Czy chodzisz do kościoła po to, by modlić się o powodzenie w interesach? Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. Mam dobrą informację dla ciebie. Zakończyliśmy pierwszy etap. Wygrałaś 5000 zł. Pierwszy mały krok w stronę mieszkania. Mam nadzieję, że będą następne. Czy chcesz grać dalej? Tak. Przypomnę, w drugim etapie usłyszysz 5 pytań. Będą to pytania trudniejsze, ale do wygrania masz 15 tysięcy złotych. Gramy? Gramy, gramy. A zatem rozpoczynamy drugi etap. Jak długo znacie się z Sebastianem? 7 lat. Jak się poznaliście? Poznaliśmy się, ja studiowałam we Wrocławiu i to był taki przyjaciel mojej, to znaczy moja koleżanka miała przyjaciela i to był przyjaciel
tego przyjaciela. Czyli poprzez znajomy. Tak, tak. Mhm. Co według ciebie jest najważniejsze w waszym związku? Co jest szczególne i niepowtarzalne? Coś jest po prostu, to nie można tego tak ująć, ubrać w słowa. Coś jest takiego, że, no, że jest bardzo dla mnie ważny. Bardzo ważny. Pytanie siódme. Nie umiem tego określić tak do końca. Czy celowo wzbudzałaś zazdrość w Sebastianie, bo lubisz czuć adrenalinę, kiedy cię śledzi? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Sebastian, jak to jest z tym śledzeniem? Naprawdę? Myślę, że tak robi specjalnie, żeby był zazdrosny o nim. Pytanie ósme. Czy celowo zaniżasz przed Sebastianem liczbę swoich partnerów seksualnych, bo uważasz, że gdyby poznał prawdę, straciłby do ciebie szacunek? Ta odpowiedź to... prawda. Czy możesz powiedzieć, po jakiej liczbie partnerów traci się szacunek? To znaczy, nie ma na to określonej liczby, ale mi się wydaje, że im mniej facet wie, tym lepiej. Sebastian, czy obawy Doroty mają jakieś podstawy? Nie. Czy ma to dla ciebie znaczenie? Nie. Nawet jakbym wiedział, ilu miała partnerów, tak bym miał dla niej dalej szacunek. No widzisz. Pytanie dziewiąte. Czy odkąd jesteś z Sebastianem, flirtowałaś ze swoim mężem, by nie przestawał pomagać ci finansowo? Odkąd jesteś z Sebastianem, flirtowałaś ze swoim mężem, by nie przestawał pomagać ci finansowo? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Metoda skuteczna? To znaczy, to nie jest tak. Nie jest tak do końca, bo ja... Nie wiem, czy można to właśnie nazwać flirtem, tylko po prostu wykorzystywałam może słabość mojego byłego męża. Ale miałaś świadomość tego, co robisz. Tak, ale na pewno nie można to do końca nazwać flirtem, bo między mną a Markiem są takie czysto przyjacielskie układy. Jego nie po prostu jest dla mnie tak jakby starszym bratem. Sebastian? Nie przeszkadza ci to? To znaczy, przeszkadzało. Teraz tego już nie ma, tak więc nie ma sprawy. Kiedyś tak było, powiedziałam. Czy w tej chwili jesteś zazdrosny o męża Beaty? Nie, nie jestem zazdrosny. Pytanie dziesiąte. Czy kiedykolwiek w obecności dwóch najstarszych synów celowo mówiłaś źle na temat ich biologicznego ojca, bo chciałaś w ten sposób wzbudzić niechęć do niego? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Czy chcesz coś do tego dodać? Każdy człowiek ma jakieś wady i nie będę ukrywać, że są momenty w moim życiu, kiedy źle postępowałam. Czym dla ciebie jest przyjaźń? Przyjaźń jest dla mnie... To znaczy,
ciężko, w ogóle ja, moje zdanie jest takie, że w obecnych czasach jest bardzo ciężko i trudno o dobrą, taką prawdziwą, czystą przyjaźń. Czy Danuta jest twoją przyjaciółką? Tak, jest moją przyjaciółką, ale też różnie to było. Za co ją cenisz? Że jednak mimo wszystko, mimo pewnych takich właśnie słabości, stara się być przy mnie, stara się. Pytanie 11. Czy uważasz, że twoja przyjaciółka Danuta jest osobą pozbawioną uczuć? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Dlaczego? Znaczy, tak jak mówiłam, Danusia zawsze starała się być przy mnie, ale był taki moment, który był dla niej nieistotny, a dla mnie był bardzo ważny, kiedy mnie zawiodła i nie było jej przy mnie. I to już zapadło w mojej świadomości. No, to jak to wygląda? No właśnie, myśmy już to sobie wszystko wyjaśniły. No i ja oczywiście nie zareagowałam tak, jak Dorotka oczekiwała, jakby chciała, żebym ja postąpiła wtedy, w danym momencie. Ja się naprawdę wywiązałam tak, jak miało być, to nie będę tutaj w szczegóły wnikać w swojej historii. Ale jednak musiałam w pewnym momencie urwać się i zostawiłam ją, także lekko powiem, na lodzie. Dobrze, kim w tej chwili dla ciebie jest twoja przyjaciółka? Jest moją przyjaciółką. Jest moją przyjaciółką, bez znaków zapytania? Ma czasami słabości, ale... ale jest przyjaciółką moją. Zakończyliśmy drugi etap gry. Wygrałaś 15 tysięcy złotych. Czy te pytania były trudne dla ciebie? Troszkę. Czy chcesz zagrać o 30 tysięcy złotych? W następnym etapie są 4 pytania. To znaczy, chcę tą odpowiedzialność zrzucić na mojego Sebastiana, żeby mi pomógł zadecydować, czy odchodzę, czy zostaję. Dorota, graj, przyjechałaś nie po pieniądze, tylko pokazać swoim rodzicom. To jest najważniejsze? Myślę, dla niej tak. Tak? Ciężki jest to dla mnie temat w ogóle, jeżeli chodzi o... Powinna grać? Tak. Tak. Zdecydowanie tak. Grasz? W takim razie rozpoczynamy trzeci etap gry. Przed tobą 4 pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Sebastian jest ojcem 3 twoich dzieci. Z poprzedniego małżeństwa, 2 synów. I teraz razem 5. Z Sebastianem macie syna? 2 synów i córka. 2 synów i córka. Pytanie 12. Czy kiedykolwiek wbrew swojej woli uprawiałaś seks z Sebastianem? Tak. Ta odpowiedź to... Chcesz coś wyjaśnić? Jak to można powiedzieć? Ja często się obrażam na Sebastiana. Miałeś tego świadomość? Nie, nie miałam. Pytanie 13. Czy kiedykolwiek uprawiałaś seks w zamian za korzyści materialne? Odpowiedź to... prawda. Sebastian, ale minę miałeś lekko przerażoną. Troszeczkę. Dopiero się uśmiechnąłeś, jak nasz głos z góry powiedział, że prawda.
Trochę długo na to czekałem. Ale... Możesz być w 100% przekonany, że to jest prawda. Ta prawda została potwierdzona naszym badaniem na wykrywaczu kłamstw. Także nie ma cienia wątpliwości. A jak się układają twoje stosunki z rodzicami, Doroty? Nie w ogóle się układają jakoś? Nie, nie ma w ogóle stosunków. Czyli nie rozmawiacie ze sobą? Nie, nie rozmawiamy, nie akceptują naszych dzieci. Pytanie 14. Czy przyszło ci do głowy, że twoi rodzice mają rację, mówiąc, że marnujesz sobie życie, wiążąc się z Sebastianem? Tak. Ta odpowiedź to... prawda. O, nie takiej odpowiedzi pewnie spodziewał się Sebastian. To znaczy, są takie momenty właśnie wtedy, kiedy mamy odmienne zdania, kiedy się kłócimy, bo w każdym związku są jakieś takie konflikty, to czasami są takie myśli, ale to jest tak jak powiedziałam, tylko czasami. Nie żałuję swego związku, nie żałuję żadnej pytanie decyzji. Pytanie brzmiało, czy przyszło ci do głowy? Tak, tak, dokładnie. Także skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie. To jest oczywiste. Czy mogłabyś powiedzieć tu i teraz, co jest dla ciebie ważniejsze? Dobre relacje z rodzicami, czy związek z Sebastianem? Mimo wszystko bardzo kocham swoich rodziców, ale... ale mój obecny partner, Sebastian, jest dla mnie bardzo ważny i... no i chyba już to udowodniłam wszemi wobec, że jednak kiedy kazali mi wybierać, wybrałam jego. Pytanie 15. Czy boisz się, że twoi rodzice umrą, nie dowiedziawszy się, jak bardzo ich kochasz? Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że byłoby lepiej, gdyby twoi rodzice już nie żyli? Pytanie 15. Czy boisz się, że twoi rodzice umrą, nie dowiedziawszy się, jak bardzo ich kochasz? Tak. Ta odpowiedź to... Myślę, że jest okazja. Żebyś powiedziała to teraz. Ale oni na pewno wiedzą o tym, tylko że wypierają z siebie tą myśl. Takie rzeczy się wie. I najgorsze jest to, że rodzice zawsze bez względu na wybór swoich dzieci powinny być przy swoich dzieciach i powinni dawać poczucie bezpieczeństwa, na dobre, po prostu być na dobre i na złe. A moi rodzice... po prostu nie potrafią zrozumieć tego, że powinni pozwolić mi żyć swoim życiem i zaufać, że nic się złego nie dzieje. Tak, ale mimo wszystko rodzice dla ciebie są bardzo, bardzo ważne. I dlatego nie potrafię zrozumieć ich zachowań. Dla mnie to jest taki temat po prostu niezrozumiały. 30 tysięcy złotych. W tej chwili może być twoje, jeśli zakończymy grę.
jeśli powiesz, że kończymy, nie zadaję więcej pytań, 30 tysięcy złotych należy do ciebie. Do wygrania jest 75 tysięcy, ale w tym etapie 3 trudne pytania. Czy warto? Czy warto? Dorota, graj. Przeszłaś już długą drogę, także moim zdaniem powinnaś dalej brnąć. No, tylko faktycznie pytanie, czy warto? Czy jesteś w stanie się tak otworzyć? Graj. No to gram. Zastanów się spokojnie. Czy chcesz grać? No, spróbuję. Grasz? A zatem rozpoczynamy czwarty etap gry. Do wygrania 75 tysięcy złotych, przed tobą 3 pytania. Pytanie 16. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że byłoby lepiej, gdyby twoi rodzice już nie żyli? Nie. Ta odpowiedź to... kłamstwo. Takie były wyniki na wariografię. Takiej odpowiedzi udzielili nam specjaliści, którzy badali twoje odpowiedzi. Kończymy grę. Dziękuję. Wiedziałam. Czy podczas jednej ze studenckich imprez zrobiłaś coś, co wolałabyś ukryć przed swoim chłopakiem Marcinem? Czy zdarzyło ci się uderzyć którąś ze swoich partnerek tak dotkliwie, że trafiła do szpitala? O Boże. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że nie związałabyś się z Tomaszem, gdyby nie majątek, który zapisali mu rodzice? Po prostu nie potrafię Dorocie pomóc, bo nawet jej rodzice nie są w stanie jej pomóc. Są tak przeciwni nam. To znaczy, ja myślę, że oni powinni mi przeprosić. To w ogóle, że do tego doszło, do takich relacji, że jest ten mur taki wysoki, nie do rozbicia, to po prostu jestem jak ścięty kwiat przez nich.